Siemano, cześć, witajcie bardzo serdecznie po raz kolejny w GTA 5. Słuchajcie, z takich nowości może troszeczkę. Kupiłem nakładki na pada, te takie najzwyklejsze gumki, wiecie, co można dostać na Allegro za złoty czy za dwa coś. I one teoretycznie tutaj pomagają, ułatwiają trzymanie tych gałek i według mnie też troszkę, wiecie, jak podwyższę tą gałkę, to zwiększam sobie czułość na paluchach, bo im wyższe, jakbyście tu mieli taki wielki kij i delikatnie nim ruszali, to no, mielibyście większą czułość i większą precyzję, więc mam nadzieję, że plus to, że jest nieco wyżej i plus to, że lepiej te kciuki tutaj faktycznie trzymią, to będzie się lepiej grać na tych padach od PS4, no bo jak wiecie, tutaj te joye no, nie za bardzo leżą w paluchach, tak jak na przykład w padzie od Xboxa, aczkolwiek jest i tak całkiem spoko. Wiecie co, idziemy na tą misję, która była na końcu poprzedniego odcinku. I ja nie wiem, czy jeszcze raz polecimy tą cutscenkę. Oni się tu kłócą, widzieliście to na pewno, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, bo my tu jedziemy po Franklina teraz. Ile to jest? 8 km. To ziomeczki, moje drogie. Tailing some guys, Mikey. Tailing. Nie trzeba tam jechać. Przenieśliśmy się, okej. Okay. Spoko. To są bracia O'Neill. Przynajmniej tyle, co z nich zostało. Trzech. I Franklin. Dobra, no to czy jedziemy? I tutaj zakończyliśmy. Dokładnie w tym miejscu, w tym tunelu. Zobaczmy, czy mi coś te nakładki dadzą i czy wam je polecam, bo zaraz powiem wam, czy je polecam, ale to muszę zacząć jakoś celować, czy coś porobić więcej. Aczkolwiek już czuję, że te kciuki robią praktycznie to, co ja chcę, tak lepiej, dokładniej. W ogóle tak wam powiem, że słońce tutaj świeci albo znika. Okay, so if you're on the WA, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper, meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking a chopper, we'll head you off. Deal with these business-stealing pricks on the road. Hey, dog, can you, like, get on it? Cause these dudes is rolling hard. We're 5 minutes out from the chopper. Alright. Od jakiego śmigłowca 5 minut? Dobra, myślałem, że ja będę musiał tam, teraz zamienić się na Trevora i ja będę musiał w śmigłowcu. Po ptakach. Mi tak jeszcze nigdy nie zaczął płonąć. Wysiadka. Nie wiem, może Franklin by ich odstrzelił. O słońcu wam nie dokończyłem. Pojawia się i znika, cały czas zachodzi i no... Kurczę, będę tak kolorowy co chwilę, będę jasny. Chop, biegnij za nimi! Znaczy nie biegnij, śledzimy ich. You there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? No, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Będziemy śmigłowcu. Już wam mogę z góry polecić, oprócz tego, że no wyglądają tak nie za fajnie. Ale całkiem okej, ja tu jej spróbuję dociąć, bo widzę, że niedolana guma. To są całkiem spoko, lepiej się według mnie gra. Udaj się na lotnisko. Ale to nasze lotnisko? Dlaczego mi tak samochód spowolniło? No bez przesady, co wy robicie? Co to ma być, kury? I cyk, mamy tu śmigłowiec, w ogóle ja nie pamiętam, żeby tu na tym lotnisku... Był śmigłowiec od kiedy? Trevcio, jesteś super. Masz firmę. Lecim. Tak, lepiej się gra, zdecydowanie. Będę grał na tych nakładkach. Wiem od razu na dwa pady, żeby było jak. Nie wiem, brat przyjdzie czy jakiś ziomek. Jasne, a ty im chatę rozpierdoliłeś. Pamiętacie te czasy? To było 20 parę odcinków temu. Hey,
Ale tu ciemno. Daleko to? Gdzież to jest? Dobra, nie tak daleko. Do góry, stary. Up. Bo Trevor. A to cóż to? Jaki znacznik? Serio? Ja znaczniki lubię tylko przelatywać w ten oto sposób. Tak zrobiłem złote wyniki na lotnisku za pomocą helikoptera, jeśli się wam nie udaje i nadal macie z tym problem, bo no wiem, że to jest dość trudne, no chyba że jesteście zajebiści, to okej. To przełączcie sobie widok na pierwszą osobę. Serio, pomaga. Z helikoptera w pierwszej osobie się świetnie. Tylko ją znaleźć, tu jest tak ciemno, że ja pierniczę. A, włączyć termowizję, okej. Tu są jelenie, tu coś szybko popierdziela. To są jelenie cały czas. Wiesz co, no szukam, no kurde. Nie. Przesunąć celownik, no teraz przytrzym. Co? Co no? Kurczę, może to? Tak, to jest frajer w wodzie. Mam go odstrzelić? Haha, w dupsko. Okej. Okay. To szukamy. Tu coś biegnie szybko, ale to raczej nie. Tutaj są. Popatrzcie, tu są. Raczej bankowo to są oni. Strzał! No, ach nie, to jest Franklin. Jezus, ja chcę do Franklina strzelać. Pugięło cię? O, a to? To nie jest... Nie, to jest jeleń. Czekajcie, no jeden debil w wodzie. Któraś z tych, kurczę, z tych postaci to musi być człowiek. To są jelenie. No szukam, nie pyskuj. To są jelenie. Tu też są jelenie. To jest chyba człowiek. Proszę bardzo. No i co? Nie umiem trafić. Dostał. Jedna duszyczka. Gdzie ta jedna duszyczka jest? Gdzie na wzgórzu? W lewo, no. To są jelenie, moi drodzy. Chyba, że to nie jest jeleń. RPG! Biegnij! Jak ja mam chopem? Być chopem mam być? Dobra, proszę. Ale ja kurde nie wiem. Ha, chop biegnie sam, okej. Biegnij, chop! Ja nie mogę. Franklin, ja nie wiem co ja mam robić teraz, naprawdę. Jeszcze... Aha, wiem co jest. Biegnij! Biegnij, Francio! Francio, biegnij! Francio, za chopem. No co, zestrzeli nas? Szybciej! Mówię, nie pływaj, tylko biegnij! Dobra, pływać też w sumie troszkę możesz. Za chopem! O kurczę, już wysłał kolejną. Dobra, moment. Coś tu wezmę na tego debila. Jeleń się pokazał. Franklin, ale ty kurczę, biegać nie potrafisz. No, where are you? Co ty miałeś? A skąd kurczę RPG wyciągnął w ogóle? Masakra, przecież wyleźli z tego samochodu ledwo co. Chopa z kanionu, gdzie mam wylądować? Może nieco podniesiemy. Tutaj. Oh yeah. Okej, ziomeczki, słuchajcie, no praktycznie jestem... Wsiadaj, wsiadaj, spadamy stąd. W ogóle mogłoby się zrobić jasno dzień.
Co to jest za misja? No to nie podobają mi się takie. Startujemy. I naprzód. Teraz się wam pokażę, jak się lata. Się pewnie rozpiernicze. Jasne. No nie dam rady teraz planty grać. Najpierw to ja muszę... O, słońce zaszło, super. To ja muszę dograć w GTA, a później jechać na uczelnię. Taki fail dzisiaj. I znowu słońce wstaje. Mimo tego, że tu są zasłony, to będę albo świecił, albo był ciemny. Ale wydaje mi się, że GoPro to jakoś ogarnie. Dobra, lądowanie to nie jest moja mocna strona, ale mniej więcej to jakoś ogarnę. No. I jesteśmy. Chop śmigłowcem. A ty, Treścio, co? Co robimy? Nudy? O, jest M. Jakiś ciekawy... Nie, M to ktoś jest. Ja już go odkryłem. Idę do niego. Tylko dajcie mi samochód. A mam coś w tym? Mam coś w garażu? Znaczy w hangarze tutaj? Nie, dobra. To wiecie co? Weźmiemy śmigłowiec. Znowu! I gdzie jest to M? No, tutaj. Ok. Sobie podskoczymy. To będzie chwila, jestem bardzo ciekaw, co ten typo ma do nas i co z nami chce zrobić. Nie wiem, kto to jest w ogóle, już nie pamiętam, kurczę. Bo jak już jest M i pytajnik, to znaczy, że jest ta ciekawa osoba, którą wcześniej... I'll put some coffee on then. I'll see you soon. On cię na serio znajdzie, stary. Od czego jest ten typ? O kurczę, już nie pamiętam. No ma singry, gdzie wylądujemy. A to nie jest czasem typo od tych zajebistych rzeczy, co się robi w powietrzu. To znaczy, ostatnio na rowerze jeździliśmy i skakaliśmy na spadochronie. Ale jako Franklin. Może to jest ten sam człowiek. Jezus, ten spadochron. Uważaj, żeby cię nie ścięło. To śmigło. Oj, Trefcie, ładnie ty ryzykujesz. Ja, to są stróże prawa. To znaczy tej granicy jeden. My tutaj zaszczycamy cześć Ameryki. To przeznaczone судьбою. Gorda strona, która może to zrobić. Геноцид. I nazwać to wolą Bożą. Fella can't speak two words of English. But he knows this is the best country. Jesus! Hey, hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on, let's go. Let's go. Zostaw człowieka w spokoju, kurczę, jak nielegale. Skąd on wie, że nielegale? Masakra, no, złama syciniasy. Aresztuj podejrzanego. On jest podejrzany, tak, od razu go trzeba aresztować. Jasne, nie można z typem pogadać, tylko trzeba słuchać jakichś pierdzieli walniętych i kurczę, od razu aresztować ziomków. Paralizator. Fuck! Kurde, wyczucie też troszkę trzeba zmienić na tych nakładkach. Ale serio, polecam wam, kupcie sobie, zobaczycie, to duże pieniądze nie kosztują, nie wiem, z przesyłką zapłacicie chyba 6 czy 7 zł zapłaciłem za 4 sztuki. A jest no inaczej troszkę. Nie chciałem go zajebać, chciałem go tylko... O.
keep your hands where I can see them. Ręce na widoku. Skąd wiesz? You could have killed me. Get in a vehicle now, sir. Dwigaj, dwigaj. Okay, okay. Czym on takim zawinił? Wsiadajcie, złamasy. Biedak nie może wejść. Jeśli do bagażnika go wcisnęli, no masakra, no. W ogóle. Policja się odezwała. Oops. I z rąk wyskoczyli. You won't get away with this. I report you. You ought to report me. Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus. You're a real fuckwit. Okej. Okay. I praktycznie na miejscu. Tutaj. Welcome. What the fuck? Co tu się wyrabia? Właśnie? A ja paralizuję. Zmienię broń. Nie mogę? O, mogę! No, super. Dobra. Mogę cię też rozjechać. Dwóch już rozjechałem, ja chciałem sobie postrzelać. Co jest? Bierzcie ich, no bo policja nas będzie ścigać. What the fuck? Co ja zrobiłem? Przejechałem go? Jak zginął? Bo się nie pchać pod koła! Cienias! Kurde, o co tu biega? Już ich rozjadę, nie będę do nich strzelał. Jebut! Wy ostatnio po naszej ostatniej akcji z Trevorem chyba wytlepaliście to auto i znowu będziecie musieli. Ci do nich strzelają! Sweet! Prowadzeniem Trevora, drugi raz ich nie rozjedzie, jakbyś mógł. A wysiadajcie i weźcie typa! Gdzie jest drugi? Tu! Idź po niego, no i sprowadźcie go tu. A ja troszkę zagrzeję oponki. Pakuj się! Do bagażnika! Go, go, fucker, go! Co? Po jakiemu to w ogóle jest? Dlaczego pan tak cicho zaczął gadać? Muszę to zmienić. Wpakuj się. A w ogóle drugą modyfikacją do tych padów jest to, że jeśli macie, to możecie wymienić sobie baterię w środku z 800 mAh, tak, bo tu jest 800 mAh w tych akumulatorach, możecie wymienić na Allegro są akumulatory 2000 mAh, no i wtedy trzyma no, praktycznie ponad dwa razy więcej. Jak wysiąść z pojazdu? Pogięło was? Ja tyle się tu najeździłem. Dobra, trudno. I możecie sobie wymienić, nie będzie trzeba ładować tak często, nie? Bo te pady teraz wytrzymują, nie wiem, z 6-7 godzin rozgrywki. No co w sumie jest troszkę mało. Ale wiecie, może być. Ale jeśli wam to nie pasuje, to możecie sobie taki akumulator kupić. Tu się rozkręca 4 śruby i po prostu tylko wyciąga tamtego i wkłada kolejnego. To jest na takiej wtyczce plastikowej. Ja tego nie robiłem, ale widziałem tutorial na internetach. Bo czego teraz na internetach nie znajdziecie? Wszystko. Mam się oddalić, czy co jest? No, oddalam się, tak. O! Cześć! Przygotowań. Ale tu zostaje jeszcze ten sprzęt wojskowy. Więc zajmij się konwojem, bo tylko będziesz mógł. Teraz mogę! Mam czas na to. Gdzież to jest? Jasne, jedziemy po konwój wojskowy. Ja mam pytanie, czy...
czy Leste, to znaczy nie, ale on chyba ma dość jakiejś tam broni, jakiejkolwiek, kurczę, wykończymy ten konwój. Tylko, że kurczę, lepiej też by było ogarnąć samochód, z tego względu, że ja ten konwój zastawię, a za... Nie wiem, czy za motocyklem można się jakoś skryć, tak... Nie będę nikogo zatrzymywał. Pieprzy to, jadę potem. Te misje poboczne to jeszcze sobie porobimy, ale teraz mamy czas na... O Jezu! Na konwój wojskowy. Żeby w przyszłym materiale już zrobić sobie napad na bank. Skrócik, tak? Okej, dobrze, tak to robisz. Tak to ma być. Czy są tu samochody? Nie wiem, czy... Moment, ja się też popatrzę, czy on się czasem troszkę nie przemieścił. No tak. I on pojedzie tutaj. Może mu tak zajadę drogę. Co wy o tym sądzicie? Ale to bym musiał zawrócić. Nie, wciskam za niego. Ale bardziej skrótem. Czyli, o tak! Proszę bardzo, można? Można. Troszkę powyjeżdżałem, to teraz szybko zjadę. Mam nadzieję, że tu nie ma niczego. O właśnie, takich rurach mniej więcej mówiłem. Zbieraj się! Ty masz bomby, bomby takie? Gazu, trefcio. Jedziemy. Droga. Jest i droga. Okej, to ja rozumiem. Tam jedzie konwój. Odznaczę sobie to. Ten znacznik. Nie. O! Można? Można. Mam ich 10. To wystarczy. Jak ten konwój wygląda? Ale ten, ale to może... No pogięło was! Trafiłem? Trafiłem! Wysiadaj, bo mnie zabiją tu! Jeszcze ktoś? Nie? Ledwo żyje, ale okej. Nie ma więcej ludzi? Wyposażenie mamy. Cały konwój rozwaliłem. Get in. Tylko, że drzwi nie ma. Z tym jest lekki chyba problem, nie? Jeszcze przy okazji weźmy to pod uwagę, że na pewno się wojsko o tym dowiedziało. Może jeszcze mi dadzą spokój. Jak tam tyły? Okej, spokój na razie. Jakby się nigdy nic nie stało, jedziemy dalej. Naprawdę. Która jest godzina? 11, 12. Na 14.15 muszę być na uczelni, co daje mi pół godziny dojazdu plus zapiekanka w Żabce. W ogóle jedliście zapiekanki w Żabce? Ostatnio to nie wiem, kto to wprowadzili, ale ostatnio wyczaiłem. Ta z pieczarkami jest naprawdę zajebista. Super. Opcja za piątaka, zapiekanka jeszcze z Pepsi jest opcją genialną. Jeśli jeszcze w Żabce na niej nie byliście, to bardzo serdecznie wam polecam. Bardzo serdecznie wam polecam, tak można mówić? Mówi się. Bardzo mega wam polecam, o, tak bym to ujął bardziej. Zobaczcie, jeśli wam nie zasmakuje, to trudno, ale raczej wam gwarantuję, że wam zasmakuje. Za tą skrzynką nie odpowiadam, bo jej nie jadłem, ale ta z pieczarkami jest fenomenalna. Może niekoniecznie z ketchupem, ale z sosem czosnkowym jak najbardziej. Kurde, czemu ja tu naokoło tak jeżdżę, ale pięknie go zaparkowałem. Dzwońcie do Lestera, że mamy ciężarówkę. Dobra, ale dużo tu zrobiliśmy w tym materiale. Mega dużo tu się działo. Lester the molester, bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. All right. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Gdzie jest lab? Oh yeah, daleko to? Praktycznie tutaj! A tutaj to jest!
Słuchajcie, ale my sobie kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał. Troszkę obrobimy bank. Na jaką kwotę to się zobaczy, ale ta kwota nam będzie potrzebna do jakiejś kolejnej akcji z tym Federal Investigation Bureau. A co to będzie, to się okaże. Także tymczasem trzymajcie się gorąco. Cześć, na razie, pa!